Szanowni Państwo, chciałbym serdecznie powitać Jego Ekscelencję doktora Herberta Kraus, ambasadora Republiki Austrii w Warszawie. Witam serdecznie Joachima Plajkę, wiceambasadora Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie. Witam pana Michała Owczarczaka, wicewojewodę pomorskiego. Witam pana Wiesława Byczkowskiego, wicemarszałka województwa pomorskiego. Witam Wiesława Bielawskiego, wiceprezydenta miasta Gdańska. Witam profesora Szczepana Miłosza, konsula honorowego Austrii w Łodzi. Witam Izabelę Ewę Kwiatkowską, konsula honorowego Republiki Austrii w Poznaniu. Witam Ulę Kraus-Nussbaumer, radcę ministra, dyrektora Austriackiego Forum Kultury. Witam doktora Jens Kopo, radcę handlowego ambasady Austrii. Witam Liu Yuan Yuan, konsul generalnego Chińskiej Republiki Ludowej w Gdańsku. Witam Tadeusza Iwanowskiego, konsula generalnego Królestwa Szwecji w Gdańsku. Witam Stanisława Laskowskiego, konsula generalnego Republiki Islandii w Gdańsku. Witam Macieja Dobrzynieckiego, konsula honorowego Królestwa Hiszpanii w Gdańsku. I prezydenta Stowarzyszenia Konsulów Honorowych w Polsce. Witam Serdara Tavrana, konsula honorowego Republiki Turcji w Gdańsku. Witam Hansa Reinera S., konsula Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku. Witam Janusza Jaroszyńskiego, konsula honorowego Królestwa Belgii w Gdyni. Witam Wiesława Judyckiego, konsula honorowego Republiki Szeszeli w Gdańsku. Witam Sławomira Kalickiego, konsula honorowego Republiki Malty w Gdyni. Witam Jerzego Leśniaka, konsula honorowego Republiki Słowacji w Sopocie. Witam Marka Listowskiego, konsula honorowego Republiki Chile w Gdańsku. Witam Magdalenę Pramfer, konsula honorowego Królestwa Holandii w Gdańsku. Witam Michała Szczepicza, konsula honorowego Królestwa Norwegii w Gdyni. Witam Monikę Tarnowską, konsul honorowy Republiki Francji w Gdańsku. Chciałbym jednocześnie powitać konsuli Łotwy, Ukrainy, Wielkiej Brytanii. Witam panów i panie konsuli bardzo serdecznie. Chciałbym również powitać pana Gerda Fenster-Seifer, wicekonsula Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku. Witam pana profesora Józefa Wodarskiego, prorektora Uniwersytetu Gdańskiego. Chciałbym również powitać pana Tomasza Małyszka, przedstawiciela Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Poproszę o zabranie głosu pana wojewodę pomorskiego. Ekscelencjo, panie ambasadorze, panie konsulu, szanowni państwo, przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na tę dzisiejszą
uroczystość otwarcia konsulatu honorowego Republiki Austrii w Gdańsku. To jest taki dobry i widoczny regionalny dowód na to, że relacje polsko-austriackie są coraz lepsze i bardzo dobrze się rozwijają. Wystarczy wspomnieć, że w samym 2011 roku w Wiedniu gościli zarówno prezydent Rzeczpospolitej, pan Bronisław Komorowski, pan premier Donald Tusk. Był tutaj w Warszawie też w 2011 roku prezydent Republiki Austrii. To widać, że Austria jest dla Polski i Polska dla Austrii niezwykle istotnym i ważnym partnerem rozmów gospodarczych, społecznych, politycznych, europejskich na wielu poziomach. W Polsce w tej chwili funkcjonuje ponad 800 austriackich firm. Austria jest ósmym zagranicznym inwestorem w naszym kraju. Ciekawostką jest to, że najpopularniejsza polska sportsmenka Justyna Kowalczyk jest twarzą jednej z austriackich firm. Nie będę uprawiał reklamy, które ja wszyscy wiem. Bardzo się cieszę, że też na poziomie województwa pomorskiego austriackie firmy są obecne. Wystarczy wspomnieć spółkę, która jest dość istotnym elementem konsorcjum szukającego gazu łupkowego na terenie między innymi województwa pomorskiego. To wszystko świadczy o tym, że te relacje z naszego regionu, naszego kraju z Republiką Austrii są bardzo dobre i widać, że się rozwijają. Ja chciałem panu konsulowi życzyć, żeby w sumie też na wszystkim, żeby obywatele austriaccy, którzy będą przebywać w Gdańsku, którzy będą przebywać na terenie województwa pomorskiego, czuli się tutaj dobrze, czuli się tutaj bezpiecznie, czuli się tutaj komfortowo. Życzę panu, żeby ta placówka i funkcja, którą pan obejmuje, była dla pana źródłem sukcesu, satysfakcji i takiej dobrej codziennej pracy. Ja też chciałem zapewnić oczywiście o pełnej gotowości do współpracy na tych poziomach, które wojewoda odpowiada. Dziękuję. Wielu z nas od muzyki
realizowany przez filharmoników wiedeńskich rozpoczyna nowy rok. Poranny koncert filharmoników wiedeńskich w nowy rok. To tylko przykładowe fakty, z którymi mamy do czynienia we współpracy pomorsko-austriackiej. Mam nadzieję, że spotkamy się podobnie za rok, za dwa lata. Ten list, ta lista wzajemnych kontaktów będzie dłuższa dla mojej, naszych, pana konsula, pana ambasadora i naszych krajów. Satysfakcji. Czego panu serdecznie życzę? Proszę o zabranie głosu panu prezydenta Bielawskiego. Ekscelencjo ambasadorze, panie konsulu, szanowni państwo, w imieniu prezydenta miasta Gdańska, pana Pawła Adamowicza, również chciałbym bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie na tę miłą uroczystość. Wierzę, że jest to nową placówką dyplomatyczną, która, mogę powiedzieć, po chwili wraca na mapę obiektów dyplomatycznych miasta Gdańska. Wiążemy wielkie nadzieje. Myślę, że to jest dobry sygnał dla turystów i dla biznesu gości naszych z Austrii, sygnał, który pomoże w rozwijaniu dalszych kontaktów. Nie chcąc przedłużać, nie chcąc powtarzać tego, co powiedzieli moi poprzednicy, chciałbym tylko przekazać mały pomówek od pana prezydenta miasta Gdańska, mianowicie repliki jednego z widoków gdańskich od strony północno-wschodniej, co prawda z połowy XVIII wieku, ale należy przypuszczać, iż w czasie historii wiedeńskiej to miasto mogło wyglądać dokładnie tak samo. Mamy 8 austriackich filii, w Gdyni 6 i po jednej
w Sopocie, Malborku, Rygiewie, Osieku i Pucku. Obszar działalności tych firm jest bardzo różnorodny. Od przemysłu opakowaniowego w materiałów budowlanych poprzez technikę wentylacji i grzewczą aż po transport. Ponadto duże austriackie banki jak Raiffeisen i Ubezpieczenie, jak Unica i Compensa mają w województwie pomorskim swoje oddziały. Wszystko to przyczyniło się do dużego wzrostu bilateralnej wymiany handlowej między Austrią i Polską w ostatnich latach. Perspektywy na przyszłość dla gospodarczej prezencji Austrii na Pomorzu są dobre, niezależnie od krótkoterminowych gospodarczych postępów. Potencjał Gdańska, jego pozycja i położenie otwierają nowe perspektywy dla rozwoju sieci międzyeuropejskich. Uroda miasta, jego bogata historia i kultura sprawiają, że Gdańsk, jak również całe Trójmiasto, stają się coraz częściej celem austriackich turystów. Dlatego też mieliśmy wszelkie powody, aby postarać się o ponowne otwarcie zamkniętego w 2008 roku austriackiego konsulatu. Tam razy prawym kandydatką znaleźliśmy kandydata, który związany jest z Austrią kontaktami służbowymi i który będzie nas bardzo dobrze reprezentował w województwie pomorskim. Dla wszystkich Państwa będzie on teraz twarzą Austrii w Gdańsku, a ja życzę mu sukcesów i radości w piastowaniu funkcji austriackiego konsula honorowego. Szanowni Państwo, proszę Was wszystkich o wspieranie w marnie możliwości pana Kaczmarka, ambasada Austrii w Warszawie, Wydział Handlowy oraz Austriackie Forum Kultury, której dyrektorzy są tu dziś obecni, będą służyć pomocą panu konsulowi i jego wspólnotowi. Za wsparcie dziękuję Polskiemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych, które dziś tu reprezentuje pan Małosiek. Pozwolę sobie teraz wręczyć panu Kaczmarkowi dyplom nadania mianujący go austriackim konsulem honorowym w Gdańsku oraz exequatur, czyli pisemną zgodę pana ministra Sikorskiego.
że mogę reprezentować Republikę Austrii w województwie pomorskim. Austria i Polska, będąc w Unii Europejskiej, Austria przystąpiła w 1995 roku, a Polska w 2004, są krajami silnie zintegrowanymi także ze sobą. Austrię i Pomorze, w mojej ocenie, łączy między innymi dobrze rozwinięta turystyka. Polska jest drugim krajem po Niemczech, jeśli chodzi o liczbę osób przyjeżdżających do Austrii na narty. Znajduje to przełożenie. W przygotowaniu przez Austriaków oferty w języku polskim prowadzone są szkółki narciarskie także w języku polskim. Jednym z moich priorytetów, jeżeli chodzi o działania, będzie promocja walorów turystycznych Austrii, nie tylko tych zimowych, ale także tych letnich. Kolejny ważny element współpracy to gospodarka. Moje dotychczasowe doświadczenia zawodowe wskazują, że jest pozytywny klimat na Pomorzu dla inwestycji zagranicznych. Mam nadzieję, że znajdzie to także odzwierciedlenie we wzroście inwestycji austriackich, których już jest na Pomorzu na chwilę obecną kilkanaście. Myślę, że z czasem zacznie rosnąć zainteresowanie polskich inwestorów w Austrii. Kultura, i to także ta współczesna, jest mocną stroną Austrii i jest obecna w życiu Pomorza, że chociażby wymienię jedną z ostatnich premier, jakie miały miejsce w Teatrze Wybrzeża w Gdańsku, to jest sztuka austriackiej noblistki Elfriede Jelinek, Amatorki, której inscenizacja zasłużenie zdobyła uznanie zarówno krytyki, jak i publiczności. Wszystkie te obszary, to jest gospodarka, turystyka i kultura, pokazują, że współpraca Austrii i Polski jest intensywna i oba kraje zauważają swoje potrzeby i oczekiwania. Mam nadzieję, że konsulat Republiki Austrii w Gdańsku przyczyni się do rozwoju integracji między Austrią a województwem pomorskim. Jeżeli pozwolą Państwo na zakończenie, skieruję kilka słów w języku niemieckim do gości z Austrii i Niemiec. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste aus Österreich und aus Deutschland. Ich möchte mich herzlich willkommen bedanken. Es ist für mich eine große Ehre, dass wir heute zusammen in Danzig feiern können. Vielen Dank. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Zapraszam bufet i zapraszam.